Partnerem odcinka jest Wulczanka. Dzień dobry, Patryk Szulc. Witam w kolejnym wydaniu kronik kryminalnych na kanale Podejrzani, a więc podsumowaniu wydarzeń minionego miesiąca w polskiej przestępczości zorganizowanej. Tym razem powiemy m.in. o wyroku dożywotniego pozbawienia wolności dla Wojtasa z grupy Mokotowskiej, a także o kłopotach z prawem i pseudokibicami Krakowi byłego kierowcy rajdowego Leszka K. O prima aprilisowym gangu tłuszczaków kradnącym rowery na terenie Niemiec w prawdziwym życiu. Oraz o akcie oskarżenia wobec pseudokibiców torcidy zrzeszonych wokół górnika Zabrze. Zapraszam! 19. rocznica wydarzeń w Magdalence. 19 lat temu doszło do strzelaniny antyterrorystów z gangsterami w Magdalence. W nocy z 5 na 6 marca 2003 roku podjęto próbę zatrzymania dwóch gangsterów z grupy mutantów Igora P i Roberta C, pseudonim Cieluś, którzy ukrywali się w domu w podwarszawskiej Magdalence. Przestępcy byli bardzo dobrze przygotowani na szturm Posiadali aż 29 jednostek broni W tym pistolety samopowtarzalne, pistolety maszynowe Karabinki automatyczne, sztucer, strzelbę, a także granaty Na posesji rozlokowali miny oraz fugasy Prowizoryczne ładunki wybuchowe Wypełnione śrubami, gwoźdźmi, nakrętkami I innymi drobnymi metalowymi elementami W wyniku starcia na miejscu zginął antyterrorysta Podkomisarz Dariusz Marciniak A w szpitalu dowodzący akcją komisarz Marian Szczucki 17 funkcjonariuszy zostało rannych. Igor P. i Robert C. nie przeżyli. Dożywocie dla Wojtasa z grupy Mokotowskiej. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie już skazał Wojciecha S. pseudonim Wojtas Welkierownik, członka grupy Mokotowskiej uważanego za lidera gangu obcinaczy palców, na karę dożywotniego pozbawienia wolności. O warunkowe przedterminowe zwolnienie Wojtas będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 30 lat. Dożywotnie więzienie dla Wojciecha S. dotyczy sprawy porwania i zabójstwa dwóch gangsterów Tomasza M. nim Max i Jacka P. nim Postek z 2002 roku Na kilkuletnie kary sąd skazał Wojtasa m.in. za porwanie w 2002 roku Grzegorza Z. pseudonim Pająk, podżeganie do zabójstwa Szymona K. nim Szymon Złomianek czy handel środkami odurzającymi na ławie oskarżonych w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Maxa oraz Postka zasiedli też Robert M. pseudonim Ternit czy Tomasz R. pseudonim Garbaty Kierowca rajdowy Leszek K. przed sądem Rozpoczął się proces, w którym na ławie oskarżonych zasiada znany, były już kierowca rajdowy Leszek K. Prokuratura zarzuca mu, że przywłaszczył samochód marki Ferrari o wartości 500 tysięcy złotych, który przekazano mu w celu organizacji jego sprzedaży Leszek K. nie przyznał się do winy. W swoich wyjaśnieniach opowiedział też o kontaktach z pseudokibicami Krakowi, którzy mieli w przeszłości pociąć go maczetami i spalić mu samochód ciężarowy. Byłemu kierowcy rajdowemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Rowerowy gang rozbity Okazuje się, że nasz ubiegłoroczny żart na prima Aprilis o gangu tłuszczaków, kradnącym rowery w Niemczech i Holandii, stał się rzeczywistością. Centralne Biuro Śledcze Policji w marcu zaliczyło rozbicie gangu, zlikwidowanie dwóch magazynów ze skradzionymi rzeczami i odzyskanie towaru ukradzionego w Niemczech o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych. To efekt współpracy CBSP i Policji Niemieckiej. Policjenci zatrzymali 7 osób i odzyskali m.in. ponad 100 wysokiej klasy rowerów wartych przeszło 2 miliony złotych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Akt oskarżenia wobec pseudokibiców Torcidy. Do sądu okręgowego w Gliwicach trafił akt oskarżenia wobec 24 osób, którym zarzuca się 103 przestępstwa, w tym produkcji i handlu środkami odurzającymi, czy udziału w ustawkach pseudokibiców z lat 2017-19 i wcześniejszych. Podsądni mieli uczestniczyć w bojówce pseudokibicowskiej górnika Zabrze o nazwie Torcida. Przed tym aktem oskarżenia ponad 100 osób objęto 8 innymi. 23 lata od strzelaniny w restauracji Gama. 31 marca 1999 roku w restauracji Gama przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Staszica w Warszawie interesy załatwiał Marian do nim Maniek, welstary klepak z grupy wołomińskiej. Było to jedno z jego ulubionych miejsc. Towarzyszyli mu drugi boz Wołomina, Ludwik do nim Lutek, ochroniarz Mańka, Olgier do pseudonim Łysy oraz dwóch żołnierzy, Mariusz do e. pseudonim Piguła i Piotr E. pseudonim Kurczak. W pewnym momencie do lokalu weszło kilku zamaskowanych sprawców, którzy z różnych rodzajów broni ostrzelali siedzących przy stoliku gangsterów. Cała piątka zginęła na miejscu. Przy starym klepaku policjanci znaleźli zdjęcia ludzi Karola S. pseudonim Karol i samego Karola, skonfliktowanego z nim dawnego członka Wołomina. Prawdopodobnie maniek chciał zlecić jego zabójstwo. Do dziś nie wyjaśniono, kto stoi za strzelaniną w gamie. 100 tysięcy subskrybentów kanału Podejrzani. Na przełomie marca i kwietnia kanał Podejrzani przekroczył łączną liczbę 100 tysięcy subskrybentów. Bardzo dziękujemy. W związku z tym wprowadzamy na kanale nowe cykle, których pierwsze odcinki już mogliście zobaczyć. Mowa o kryminalnych opowieściach Świat, w których w poniedziałki przybliżamy historię zagranicznych struktur przestępczych zaczynając od holendersko-marokańskiej Mokro Mafia. Oraz o kryminalnych opowieściach retro, skupiających się w środy na historiach kryminalnych z dawnych lat. Tutaj w inauguracyjnym materiale przypomnieliśmy o pierwszym w Polsce uprowadzeniu dla okupu, do którego doszło w Łodzi w 1936 roku. W piątki bez zmian odbywać będą się premiery kryminalnych opowieści Polska, czyli historii polskich gangów z lat 90. i 2000. Aż do dziś. Zaś podsumowanie wydarzeń, kroniki kryminalne, będziemy publikować w pierwszy czwartek miesiąca, tak jak dziś. Jeszcze raz dziękujemy. W pierwszym wydaniu nowego cyklu Kryminalne opowieści świat. Przybliżymy tło powstania i główne sfery przestępczej działalności Mokromafia, czyli marokańsko-holenderskich, narkotykowych, zorganizowanych grup przestępczych, funkcjonujących głównie w Belgii, Holandii oraz Hiszpanii, mających doskonałe kontakty z południowoamerykańskimi kartelami i odpowiadającymi za większość przemycanej i wprowadzanej do obrotu w całej Europie kokainy. W kolejnych odcinkach skupimy się na konkretnych klanach należących do Mokromafia. Między innymi na klanie Riduana T, Bejak Richen, Esuson czy Tartl, i takich postaciach jak Riduan T, Sid R, świadek koronny Nabil B, Bianav A czy Gwenete Marta. Tamtejsze organizacje przestępcze mają na swoim koncie przede wszystkim przemyt i handel środkami odurzającymi, którym towarzyszyła nawet budowa sal tortur, gdzie przetrzymywano konkurencję. Próba ucieczki helikopterem z zakładu karnego w 2017 roku, zamach na redakcję Panorama i The z 2018 roku, dziesiątki strzelanin w samym 2017 roku było ich 21 oraz zabójstw co najmniej 50 w ramach Mokro Orloch, czyli Mokro Wojny, w tym brata i adwokata świadka koronnego czy holenderskiego dziennikarza śledczego Petera R. de Vries. Z 2021 roku. W inauguracyjnym odcinku nowego cyklu kryminalne opowieści retro zajmiemy się pierwszym w Polsce uprowadzeniem dla okupu, do którego doszło w Łodzi w 1936 roku. Jego ofiarą padł Benjamin Budzyner, syn działacza gospodarczego i byłego senatora żydowskiego pochodzenia Salomona Budzynera. Łódź to dziś rozwijające się pod kątem akademickim i biznesowym miasto w centralnej Polsce. Doceniane przez inwestorów, a także stolica województwa łódzkiego, licząca blisko 670 tysięcy mieszkańców. Łódź powstała przed 1332 rokiem, a prawa miejskie uzyskała w roku 1423, na początku XIX wieku. Stanowiła rolniczą osadę mającą niespełna 800 mieszkańców, by w 1886 roku stać się prężnie działającym włókienniczym i fabrycznym miastem z ludnością na poziomie 230 tysięcy osób. W kolejnych latach była scenerią ziemi obiecanej Władysława Reymonta, a po II wojnie światowej krótko pełniła funkcję tymczasowej stolicy Polski. Przykowano ją nawet do przejęcia tej roli na stałe ze względu na ogromne zniszczenia Warszawy. Nieco wcześniej, bo w latach międzywojennych łódź zdecydowanie była miastem wielokulturowym, ale i takim, w którym dość wyraźnie szerzyła się przestępczość. Cała Polska znała legendarnego już gangstera Menachema Bronsteina, pseudonim ślepy Max. I cała Polska usłyszała też o łodzi w grudniu 1936 roku, kiedy to właśnie tam dokonano pierwszego w kraju uprowadzenia dla okupu. Premiera domu Piotra Kościelnego. Już 27 kwietnia nakładem wydawnictwa Czarna Owca ukaże się najnowsza powieść kryminalna prywatnego detektywa Piotra Kościelnego zatytułowana Dom. We Wschowie dochodzi do serii zgonów uznawanych na pierwszy rzut oka za samobójstwa. Policjantka od niedawna służąca w lokalnej komendzie podejrzewa jednak, że ktoś mści się na nieprzypadkowych ofiarach. Dom to trzymająca w napięciu powieść pełna intrygi i demonów przeszłości, a wszystko w niepowtarzalnym klimacie polski lokalnej. Bardzo realistyczny obraz, naprawdę warto przeczytać. Polecamy. To wszystko w kwietniowych kronikach kryminalnych. Zachęcam do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Oraz do skorzystania z opcji wspierania, za co można zyskać wiele bonusów i nagród. Do zobaczenia! Za ubiór prowadzącego odpowiada Marka Wulczanka. Nagranie zostało zrealizowane w Seesound Studio w Łodzi.